Dzień dobry moi drodzy, witajcie na moim kanale. Ja jestem Grabari, a to będzie Q&A. Mówię tak szybko, bo przygotowałem, spisałem sobie tutaj 20 pytań od Was, chyba 20. I chciałbym, żeby ten filmik trwał jak najkrócej, bo wiecie dobrze, ci, którzy mnie oglądają, że mam tendencję do rozgadywania się, więc bez zbędnych wstępów idziemy. Pytanie numer 1. Jak wygląda zapraszanie gości do cyklu Zostaję w domu? Czy to się odbywa bezpośrednio, czy przez menadżerów? To oczywiście zależy. Te osoby, z którymi mam dobry kontakt, koleżeński można nawet powiedzieć, no to kontaktuję się z nimi bezpośrednio. Przez Instagram, SMS-y, telefony i w ten sposób ich zapraszam. Natomiast z pozostałymi oczywiście odbywa się to taką drogą bardziej oficjalną, czyli mailowo, przez menadżerów, czasami przez telewizję, dla której pracują i w przypadku Marcina Prokopa na przykład tak było, gdzie pomogły mi dziewczyny z PR-u TVN. W przypadku Wiktorii Gąsiewskiej był to Netflix, gdzie znajdował się film, w którym grała, czyli W lesie dziś nie zaśnie nikt, gdzie również mi pomogły dziewczyny z PR-u Netflixa polskiego to zorganizować, za co bardzo dziękuję. Pytanie numer 2. Kiedy i z jakiego powodu ostatni raz płakałeś? No więc jeśli chodzi o takie prawdziwe płakanie, takie naprawdę na progu załamania, to nie pamiętam. To pewnie musiało być z 6-7 lat temu przy okazji mojego ostatniego rozstania i z reguły właśnie jakieś tego typu sytuacje zdarzają mi się w przypadku romantycznych relacji, które miałem. W aktualnej nigdy nie zdarzyło mi się płakać przez Kamila, na razie, jakby zobaczymy co będzie dalej, ale im jestem starszy, tym stety, niestety coraz częściej się wzruszam, albo coraz łatwiej jest mnie wzruszyć, więc takie łzy wzruszenia pojawiły mi się na przykład, co zdarzyło mi się pierwszy raz w życiu, na koncercie Madonny. Jak byłem w styczniu w Lizbonie na pierwszym koncercie z tej ostatniej trasy, to rzeczywiście no oczy się szkliły, kilka łez poleciało. Jakoś mnie ten koncert po prostu poruszył, jego przekaz, to wszystko, co było tam pokazane w ogóle i w szczególe, bo też poszczególne piosenki na mnie takie mocne wrażenie wywołały. I to było dziwne uczucie, bo tak jak mówię, zdarzyło mi się to po raz pierwszy na jej koncercie. Na innych koncertach zdarzało mi się tam trochę, wiecie, pochlipywać. Na przykład na koncercie, nie wiem, Warius Max, jak słyszałem te przeboje z lat młodzieńczych, czy takie, które mi się kojarzą właśnie z jakimiś smutnymi albo romantycznymi sytuacjami, to wtedy też. I na przykład jeszcze ostatni raz tak prawie płakałem, ale ze wzruszenia, to było podczas obozów z dzieciakami na obozach Dawida Kwiatkowskiego, kiedy pierwszy raz zostałem na finał, czyli takie wydarzenie kończące dany turnus, gdzie dzieciaki przygotowują swoje występy muzyczne, aktorskie, wokalne, no najróżniejsze. I muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie takie wrażenie, że rzeczywiście oko się szkliło. Pytanie numer 3. Tutaj ta kwestia wywołała dużo kontrowersji w poprzednim filmiku. Dlaczego jesteś niewierzący i czy jest ktoś lub coś, co skłoniłoby cię, by rozważyć bycie osobą wierzącą? Więc tak, to jest bardzo prosta sprawa. Jestem osobą niewierzącą, bo nie wierzę. Po prostu. Tutaj nie ma żadnej większej historii. Oczywiście jako ktoś, kto był wychowywany w rodzinie, która... Ciężko mi nazwać moją rodzinę wierzącą albo katolicką, ale powiedzmy, że w tym obrządku byłem wychowywany, czyli byłem chrzczony, potem przystępowałem do pierwszej komunii świętej, byłem nawet przez chwilę ministrantem, bierzmowanie, tego typu sytuacje, religia w szkole. To dopóki było mi to narzucone w ten sposób, że po prostu w tym uczestniczyłem też tak dosyć bezrefleksyjnie, bo nigdy tego nie poddawałem wątpliwość, no to można było mnie zaliczyć do osób wierzących, ale zdałem sobie sprawę, że nie jestem osobą wierzącą, kiedy właśnie to wszystko zostało zabrane, czyli kiedy skończyłem 18 lat, wyprowadziłem się, kiedy skończyłem liceum, poszedłem na studia i już nie miałem ani tej przymusowej religii, ani chodzenia do kościoła, które wynikało po prostu z jakiegoś tam przyzwyczajenia czy tradycji w domu, że w niedzielę się do tego kościoła idzie, no to zdałem sobie sprawę, że bez tego po prostu nie wierzę. I czy jest ktoś lub coś, co by mnie skłoniło, żeby rozważyć bycie osobą wierzącą? No myślę, że nie, no bo albo wierzysz, albo nie. To nie jest tak, że ktoś mnie przekona do tego, żebym zaczął wierzyć. Po prostu. Pytanie numer 4. Na ile lat się czujesz? Czy zauważasz oznaki starzenia? No, to jest bardzo dobre pytanie. No, w tym roku kończę 31 lat i nie czuję się na tyle, dlatego że nie wiem, jak się powinna czuć osoba, która ma 31 lat. Oczywiście są jakieś takie przesłanki, powiedzmy, społeczne, jak powinien się zachowywać, co powinien mieć, jak żyć osoba czy mężczyzna w tym wieku. Na to w ogóle nie zwracam uwagi, natomiast prawdą jest, że mogę powiedzieć, że nie czuję się na swój wiek, dlatego że nie zauważam żadnej różnicy między tym, jak się czuję teraz, a jak się czułem na przykład 4 lata temu. Oczywiście widzę różnicę w takim kontekście typu 10 lat, no bo tak mam nadzieję, że jestem trochę mądrzejszy, rozważniejszy, więc gdzieś ten wiek myślę, że dodaje tego rozsądku, jakiejś takiej mądrości, powiedzmy, życiowej.
Natomiast wszystko inne nie bardzo. No oczywiście są też siwe włosy, których nienawidzę i nie ukrywam, że chyba będę jedną z tych osób, które nie będą sobie radzić ze starzeniem w takim sensie, że wiecie, jakieś farbowanko, botoksik, tego typu sprawy. Żeby po prostu widzieć w lustrze to, co czuję w środku, czyli mega młodego chłopaka. Pytanie numer 5. Czy masz niedosyt po wywiadzie z Mandaryną? Mam ten niedosyt, ale on nie wynikał z dyspozycji czy odpowiedzi Marty, ale z tego, jaki sobie plan po prostu na tę rozmowę założyłem, bo bardzo optymistycznie planuję, że mój program Stare Zdjęcia Gwiazd kiedyś jeszcze wróci i właśnie Mandaryna będzie jednym z gości w tym formacie. Dlatego część pytań, które mógłbym jej zadać teraz, zostawiłem sobie jakby na później, żeby mieć właśnie jakieś smaczki, ciekawe tematy do omówienia przy okazji występu w tych Starych Zdjęciach Gwiazd, co mam nadzieję, że się wydarzy. Trzymajcie kciuki, wiem, że te osoby, które oglądają mnie tutaj od początku, wiedzą, że zapowiadam powrót tego programu już od 2 lat, ale kto wie, może to się wydarzy. No dobrze, pytanie numer 6. Z jaką polską gwiazdą umówiłbyś się, gdybyś był hetero? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale oczywiście przygotowując się do tego i czytając te pytania, chwilę pomyślałem, kto mógłby to być, więc myślę, że na przykład z gości, których miałem tutaj w cyklu Zostaję w domu, to Natalia Schroeder, ponieważ mega inteligentna, spokojna, piękna, utalentowana, myślę, że to jest marzenie. No ale jest zajęta, więc jakby tutaj chyba nie mogę za bardzo rywalizować i można też założyć, że nawet gdybym był hetero, to raczej nie byłbym w jej typie, ale kto wie. I jest follow-up do tego pytania. Z jakim facetem z polskiego show biznesu bym się umówił? I to jest rzecz, nad którą myślałem od wczoraj, czyli od momentu, kiedy ustaliłem, na jakie pytania będę odpowiadał, bo to nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, wiecie, że jestem taki maksowy bredny, czy mam jakiś taki super gust, ale nie ma w polskim showbiznesie zbyt wielu facetów, którzy by mi się podobali. Wręcz powiedziałbym, że nie ma ich wcale. Szczególnie, że mam z nimi styczność też na co dzień, jeżeli mówimy o takich normalnych warunkach, nie teraz, podczas kwarantanny. No i jakoś nigdy mi serduszko mocniej nie zabiło do żadnego z nich, aczkolwiek są dwa wyjątki. Kiedy byłem nastolatkiem, no to moim crushem był totalnie Stefano Terrazzino. Jak debiutował w Tańcu z Gwiazdami, no to nie powiem. Wtedy poszedłbym z nim w tango. Nie wiem, czemu to mówię, bo teraz pewnie już nigdy nie udzieli mi wywiadu, no ale staram się być szczery. A drugą taką osobą, która zrobiła na mnie wrażenie, z takich powiedzmy historii bardziej aktualnych, to był Mateusz Damięcki. I to jest bardzo ciekawa historia, bo on przed laty wygrywał bardzo często te rankingi na najseksowniejszego polskiego mężczyznę, aktora, gwiazdora. I ja tego nigdy nie rozumiałem, nie widziałem po prostu tego, co on takiego w sobie ma, że właśnie jest wybierany, że ludzie tak na niego głosują w tego typu kategoriach i kobiety za nim szaleją i też faceci. Do momentu oczywiście, kiedy go poznałem podczas jednej z imprez, przeprowadzałem z nim wywiad, kiedy właśnie zobaczyłem go na żywo, chwilę z nim pogadałem, to sobie pomyślałem, kurczę, coś w tym jest. No ale jakby na tym się skończyło, no bo przecież Mateusz miał wtedy żonę, teraz ma chyba nawet kolejną, co jest taki, wiecie, crush platoniczny był, no bo teraz nawet nie wiem, jak wygląda obecnie. Może to trzeba sprawdzić. Kolejne pytanie. Co myślisz o chodzeniu do wróżki? Czy wierzysz w znaki zodiaku i czy uosabiasz cechy charakterystyczne dla twojego znaku? Więc tak, nie chodzę do wróżek, nie wierzę w to. Raz czy dwa razy moja znajoma drag queen stawiała mi tarota. Co ciekawe, sporo rzeczy z tego, co mi tam postawiła, to się sprawdziło. Ale wtedy zauważyłem taką niebezpieczną tendencję, że kiedy po pierwszej takiej konsultacji, powiedzmy, drag queenowo-wróżkowej, kilka rzeczy się sprawdziło, to potem zamiast brać jakby los w swoje ręce, kiedy coś się działo, to ja, wiecie, molestowałem te drag queen na Facebooku, weź mi powróż, postaw mi te karty, co się wydarzy, co mam robić. I uważam, że to jest dosyć toksyczne i niefajne, bo jednak trzeba pozwolić życiu, żeby płynęło jakby swoim tempem, a nie wierzyć w coś, że coś się wydarzy i nie wiem, czekać na to albo doprowadzić do tego w jakiś sposób, no bo gdzieś to tam w kartach nam się pokazało, więc absolutnie nie jestem tego fanem. Szczególnie właśnie, jeśli to wpływa na jakieś nasze decyzje, już nie mówiąc o jakichś takich poważnych, bo wiem, że są ludzie, którzy chodzą przed podjęciem ważnych decyzji do wróżek i na tej podstawie je podejmują. No, ja tego nie rozumiem i tego bym nie zrobił, ale oczywiście nie oceniam. W ten sam sposób nie wierzę w znaki zodiaku, no z uwagi na to, że urodziłem się 27 maja, no to mój znak to bliźnięta.
nie bardzo wiem, jakie są cechy charakterystyczne dla tego znaku. Tak stereotypowo domyślam się, że to jest po prostu to, że jakieś zderzenie dwóch różnych osobowości, no więc pod tym względem trochę się to może nawet zgadza, bo z jednej strony jestem nieśmiały, z drugiej taki szalony, można powiedzieć dosadnie, ale nie chcę, żeby tutaj YouTube mnie zdemonetyzował. No więc gdzieś tam na pewno jakieś takie dwie różne natury się we mnie biją, ale czy tak naprawdę większość osób nie może tego powiedzieć o sobie? Who knows? Jakie masz sposoby na doła? No ja mam takie sposoby, że po prostu jak mam doła, to muszę się zdołować jeszcze bardziej, czyli włączam sobie bardzo smutną muzykę i pogrążam się w tym dole coraz głębiej i głębiej i już muszę dotknąć takiego totalnego dna, żeby się od tego odbić. Oczywiście jakieś chipsy, czekolada muszą wjechać. Seks w Wielkim Mieście, który mi przypomni o wydarzeniach z mojego życia sprzed, nie wiem, 10 lat, do których nie chciałbym wracać, albo do których chciałbym wracać i żyję przeszłością. Więc ja mam raczej takie... To są chyba konwencjonalne metody. Jakie wy macie metody na poradzenie sobie z dołem? Bo raczej takie opcje, żeby się rozweselać na siłę, czy spotykać z przyjaciółmi, żeby cię pocieszyli, to też. Ale jednak najpierw musi być tutaj takie zdołowanie się po prostu do dna. Pytanie numer 9. Czy masz zamiar iść na wybory? Ja wciąż być może naiwnie wierzę w to, że te wybory 10 maja się jednak nie odbędą i na razie jeszcze nie podjąłem decyzji, co zrobię, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego korespondencyjnego głosowania. Liczę, nie wiem zupełnie dlaczego, na to, że jednak partia rządząca wykaże się jakimś minimalnym rozsądkiem i te wybory odbędą się w późniejszym terminie. Jak będzie? Zobaczymy. Jacy prezenterzy podobali ci się w dzieciństwie? Nie to, że mi się podobał, tak podobał jako mężczyzna, ale był totalnie moim idolem Oliwier Janiak. Po prostu od momentu, kiedy zobaczyłem jeden z pierwszych odcinków programu Co za tydzień i to było przy okazji festiwalu w Sopocie i Oliwier Janiak tam po prostu szedł molo w Sopocie, w slow-mo, wiecie, pięknie ubrany z tym swoim niskim głosem i mówił: dzień dobry Państwu, witamy. Ja po prostu oszalałem na jego punkcie i wiedziałem, że chcę być jak Oliwier Janiak. Mało tego, moja obsesja na jego punkcie i próba bycia nim poszła na tyle daleko, że nabierzmowane imię wziąłem sobie Oliwier, co jest dosyć niezręczne, biorąc pod uwagę, że obecnie mam dobry kontakt, może nawet mogę powiedzieć, że się koleguję trochę, z jego żoną Karoliną Malinowską, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda. No więc Karolina, już wiesz, że no, twój mąż był moim idolem do tego stopnia. Czy masz prawo jazdy? Nie mam prawa jazdy. Było jedno podejście albo dwa, ale to czysto teoretyczne. Nigdy nawet się nie wydarzyła opcja zapisywania się na to prawo jazdy. W pewnym momencie miałem już nawet na to finanse, ale przeznaczyłem je na podróż, na wycieczkę do Paryża z moimi przyjaciółmi na drugim roku studiów, więc myślę, że to mówi wystarczająco dużo o mnie jako o osobie. Czy zdarzyło ci się przeprowadzić rozmowę z kimś, kto czułeś, że nie chce z tobą rozmawiać? Oczywiście, za czasów mojej pracy w gazecie Fakt było mnóstwo takich rozmów, ponieważ wiele osób, publicznych gwiazd, celebrytów, było uprzedzonych po prostu do tego tytułu, więc w związku z tym no, nie bardzo widać było, że są chętni na taką rozmowę, ale często musieli na przykład jej udzielić z uwagi na jakieś zobowiązania promocyjne z okazji premiery serialu, filmu czy nowej piosenki bądź teledysku. I dało się to wyczuć, że ktoś nie chce ze mną gadać, ale oczywiście to nie było super miłe uczucie, ale ja to trochę traktowałem jako takie wyzwanie, że o, słuchajcie, ja wam pokażę, że jednak jestem super dziennikarzem, że co z tego, że pracuję w takiej gazecie, która może nie ma dobrej renomy, ale dzięki mnie przekonacie się, że warto rozmawiać, warto udzielić tego wywiadu, co oczywiście nie zawsze się udawało, ale jeżeli czułem, że ktoś zmienił zdanie, może nie o całej gazecie, ale pomyślał sobie: kurczę, no spodziewałem się, że będzie bardzo źle, albo ta rozmowa będzie beznadziejna, okazało się, że jest super. Szczególnie jak ktoś mówił też to mi po udzielonym wywiadzie, no to było mi bardzo miło i czułem się taki naprawdę spełniony, że tutaj zawalczyłem o coś. Nie jestem w stanie podać żadnych nazwisk, bo nikt konkretnie mi tak nie zapadł w pamięć, ale raczej to nie wynikało nigdy z jakiejś takiej niesympatii do mnie, tak mi się wydaje. Choć oczywiście były też gwiazdy, które nie chciały ze mną gadać, no bo gdzieś tam się im naraziłem jakimś artykułem, felietonem na moim blogu. I potem tego wywiadu nie chciały mi dać, ale no, ich było tak dużo, że teraz nie pamiętam, kto był to konkretnie. Nawet się zdarzyła Edyta Górnia, kiedyś się na mnie obraziła i nie chciała ze mną gadać, więc jakby wiecie, to wszystko jest możliwe. No to jest bardzo interesujące pytanie. Co sądzisz o klubach gejowskich, takich jak są na przykład w Berlinie? No i to jest ciekawa sprawa, bo ja nigdy, mimo że byłem za granicą wielokrotnie, powiedzmy, nigdy nie byłem w klubie gejowskim za granicą, więc nie bardzo wiem,
jak one tam wyglądają i czym się różnią od tych polskich. Domyślam się, że może chodzi o to, że to są jakieś takie bardziej kluby, gdzie się na przykład uprawia seks, albo są jakieś wyuzdane używki, wchodzą w grę te wszystkie imprezy techno z kolesiami bez koszulek, które można czasami gdzieś tam zobaczyć na Instagramie. Niestety nie miałem okazji, mówię niestety, no bo pewnie to byłoby interesujące przeżycie być w takim miejscu, ale jakoś nigdy mnie nie ciągnęło. Sporo moich znajomych imprezuje w ten sposób, więc ja absolutnie nie oceniam. Każdy się bawi jak chce, dopóki jest to bezpieczne i w jakichś takich granicach rozsądku. Chociaż może nawet bez granic tego rozsądku. No czasami ludzie chcą po prostu zaszaleć, tak wiecie, bez żadnych tutaj zasad i limitów. No to na zdrowie. Kiedy ostatni raz ktoś cię zranił? To trochę nawiązuje do pytania o płacz, bo czułem się zraniony za 2 razy w życiu, czy 3 powiedzmy, i to zawsze miało związek właśnie z moimi relacjami z mężczyznami, z moimi związkami, bo 2 poprzednie, skoro jestem w 3, oczywiście się rozpadły i w różnych okolicznościach się to wydarzało i na pewno nie było miłe, też na pewno czułem się zraniony z powodu pewnych okoliczności, które tam zachodziły, na przykład zdrady czy czegoś w tym stylu, więc myślę, że ostatni raz to właśnie było, kiedy ja się rozstałem z moim poprzednim chłopakiem, ponad 7 lat temu, czy 8, więc bardzo dawno. Ogólnie ludzie raczej nie są w stanie mnie zranić, raczej mnie tylko wkurwiają. Kolejne 2 pytania, które trochę się ze sobą łączą. Świadkiem jakiego historycznego wydarzenia chciałbyś być i w jakim fikcyjnym miejscu z książki lub filmu chciałbyś się znaleźć? Ja się nad tym bardzo mocno zastanawiałem i okazało się, że ja mam jakieś skłonności takie masochistyczne, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, z uwagi na to, że jak tak właśnie pomyślałem, jakie to mogłyby być miejsca czy wydarzenia historyczne, to one z reguły są bardzo jakieś krwawe, śmierć jest w tle, typu, nie wiem, że chciałbym być na przykład przy śmierci Marilyn Monroe i zobaczyć, jak to naprawdę było, jakieś takie wydarzenia, które wciąż są niejasne, wokół których jest dużo znaków zapytania, dużo teorii spiskowych, to właśnie, żeby być tam na miejscu i zobaczyć, jak to naprawdę było. Podobnie z tym fikcyjnym miejscem, bo na przykład jestem wielkim fanem serialu Opowieść Podręcznej, no i chciałbym być w tym Gileadzie, ale jako obserwator, nie jako uczestnik, no bo aż tak, wiecie, źle ze mną nie jest. Aczkolwiek, kto wie, słuchajcie, partia rządząca szykuje nam Gilead tutaj na miejscu, więc może się okazać, że niedługo to moje ciche marzenie się spełni, także wszystko przed nami. I ostatnie pytanie, nieśmiertelne, klasyk, który pojawia się za każdym razem przy okazji każdego Q&A, ktokolwiek by go nie robił, A czy P? I sytuacja wygląda tak, że ja absolutnie nie mam problemu czy wstydu przed tym, żeby mówić o takich rzeczach, żeby wam powiedzieć, czy jestem A, czy jestem P, czy jestem U, czy po prostu jeszcze coś innego, ale z uwagi na to, że jestem w związku z osobą, która w ogóle nie prowadzi swoich social mediów, nie udziela się na nich, ale ja pokazuję swojego chłopaka, czy na YouTubie, czy na Instagramie, i w jaki sposób ludzie go w ten sposób znają, no to z tego powodu nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo zdradzając swoje preferencje, czy swoją rolę w seksie, czy tego typu intymne szczegóły, zdradzałbym też jednocześnie jego. I to nie jest fajne i nie chciałbym tego robić. Natomiast ja nie mam absolutnie żadnych granic i zasad, jeśli chodzi o dzielenie się szczegółami ze swojego życia i bardzo chętnie bym wam to opowiedział. Natomiast mam nadzieję, że w tym związku pozostanę i do takiej sytuacji po prostu podzielenia się tym nie dojdzie, no bo to może się wydarzyć tylko wtedy, kiedy będę singlem i w te odpowiedzi nie będą wciągnięte osoby trzecie, chciałem powiedzieć. Nawet chodzi tylko o jedną osobę, nie o trzecią. Słuchajcie, no to mamy Q&A za sobą. Dobrze wiem, że odpowiedziałem na może 1/4 tych pytań, które się pojawiły pod poprzednim filmem czy na Instagramie, dlatego no przepraszam, staram się wybrać takie, które mi się wydały po prostu najciekawsze dla mnie i dla was. Natomiast te osoby, których pytania się nie pojawiły tutaj w tym filmiku, proszę napiszcie je jeszcze raz w komentarzach i ja sobie odpowiem na nie po prostu tutaj już tak, że tak powiem, pisemnie, bo też nie chciałbym, żeby to wideo trwało 30 czy 40 minut, no bo też mimo wszystko, mimo wiary w siebie, no ile można jakby słuchać i oglądać mnie, nie? Jakby są pewne limity. Dobrze, więc tak, dziękuję bardzo za pytania. Mam nadzieję, że ten filmik stanowił dla was jakąś rozrywkę w to niedzielne, późne popołudnie albo poniedziałkowy poranek. Nie wiem, kiedy będziecie to oglądać.
Nie ukrywam, że to była taka trochę zapchaj dziura, żeby jednak coś wrzucić i mieć jakiś kontakt z Wami tutaj, bo jest chwilowa przerwa w cyklu Zostaję w domu, który wraca oczywiście po świętach. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się wrzucić kolejne wywiady i kolejne rozmowy. Teraz tak pomyślałem, żeby trochę może jednak urozmaicić i wprowadzić jakąś taką interaktywność, to jeżeli Wy macie ochotę odpowiedzieć na któreś pytania, które się pojawiły tutaj pod moim adresem, to słuchajcie, proszę bardzo, zapraszam, piszcie w komentarzach odpowiedzi swoje na te pytania, bo myślę, że może coś bardzo ciekawego się z tego urodzić, jakaś dyskusja, rozrywka, a ja będąc uziemionym w domu, tej rozrywki nie ukrywam, że bardzo, bardzo potrzebuję, dlatego dziękuję, że pozwalacie mi ją dostarczać Wam i sobie, mam nadzieję. Dzięki raz jeszcze za oglądanie i do zobaczenia. Jezu, słuchajcie, zapomniałem o jednym pytaniu, które mi się najbardziej spodobało i paradoksalnie na nie nie odpowiedziałem. Pytanie brzmiało, czy zrobiłeś coś ostatnio po raz pierwszy, co Ci się bardzo, bardzo spodobało, co Cię zachwyciło? I myślałem nad tym na maksa intensywnie, bo to jest naprawdę, bez obrazy dla innych, najlepsze pytanie, które padło. I doszedłem do wniosku, że, i to może niektórych trochę rozbawić, ale ostatnio po raz pierwszy musiałem się zająć kwiatkami, które mój chłopak po swoim wyjeździe zostawił pod moją opieką, czego absolutnie nigdy wcześniej nie robiłem, nie licząc takich sytuacji, że wiecie, babcia mnie tam czasami poprosiła, weź podlej paprotkę. Nigdy nie musiałem się nimi tak zajmować, żeby regularnie podlewać, sprawdzać, czy wszystko jest okej, czy nic się nie dzieje. I mimo ogromnego stresu, bo absolutnie boję się, że te kwiatki padną, swoją drogą dwa już są blisko, mam nadzieję, że ktoś będzie tego oglądał, no to jest duże, no bo nie chcę, wiecie, go zawieść, nie chcę, żeby to, nad czym tutaj pracował i o co dbał przez tyle czasu, tyle lat czasami już nawet w niektórych przypadkach, no żeby nie poszło na marne. Więc to mnie na maksa stresuje, ale też sprawia mi taką satysfakcję, właśnie opieka nad czymś, obserwowanie, jak kwiatki rosną, na przykład Kamil zasadził truskawki i tam te listki powoli się pojawiają. Więc na maksa mnie jara i jakieś tutaj florystyczne po prostu w sobie odkryłem powołanie może nawet. Słuchajcie, kto wie, ta kwarantanna robi z ludźmi rzeczy, które się wcześniej im nie śniły, więc być może i ja zostanę jakimś tutaj ogrodnikiem, choć perspektywy, patrząc na te kwiatki pod moją opieką, są różne. Nie jest źle, mogło być lepiej. Zobaczymy, aż się zaplułem. No więc to teraz jest koniec. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia.